Dzień dobry wszystkim. Chciałam przywitać wszystkich na uroczystym otwarciu Pszoku, pierwszego prawdziwego zdarzenia, dużego, nowoczesnego w Sokółce, ale nie tylko w Sokółce, bo w regionie. I chciałam prosić o głos przede wszystkim dyrektora i prezesa wodociągów, który tę inwestycję nadzorował. Proszę nam opowiedzieć wszystkim tu zebranym, co tutaj powstało i jak mieszkańcy mogą z tego korzystać. I wychodząc na potrzeby, na może potrzebą mieszkańców, a żeby też dbać o środowisko, postanowiliśmy wspólnie z gminą Sokółka, z panią burmistrz, podjęliśmy parę już ładnych lat temu taki sobie cel, że wybudujemy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Dlaczegoż to postanowiliśmy to zrobić? Ponieważ jak sami wiemy, nasze lasy są mocno zanieczyszczone. Odbiór odpadów takich komunalnych odbywa się raz na jakiś czas, a szczególnie odbiór odpadów wielkogabaretowych odbywa się tylko dwa razy w roku, więc mieszkańcy często i gęsto nie mają co zrobić ze zepsutym sprzętem elektronicznym czy z meblami, które chcą po prostu zutylizować w międzyczasie, nie czekając pół roku na utylizację tych rzeczy, więc podjęliśmy odpowiednie kroki, wystąpiliśmy wspólnie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie inwestycji. Projekt uzyskał bardzo dużo punktów, był drugim projektem w kraju, także bardzo się cieszymy, dostaliśmy duże dofinansowanie. Wartość projektu to jest ponad 5 milionów 600 tysięcy złotych, z czego wkład własny gminy to jest ponad 2 miliony. Punkt selektywnej zbiórki odpadów będzie otwarty 5-6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty. Mieszkańcy będą mogli przywozić wszelkiego rodzaju odpady, ale nie śmieci komunalne, tak? Bo nie od tego jest Pszok. Będą tutaj zbierane odpady zgodnie z regulaminem miejskim. Jest to oczywiście na stronie miasta umieszczony ten regulamin. Można go również przeczytać tutaj przy wjeździe do Pszoku. Jakie odpady będą tutaj zbierane? Może pokrótce, będzie to szkło, będą to tekstylia, będzie to beton, będą to oleje również, tylko w małych ilościach. Nie będzie tak, że jakaś duża firma motoryzacyjna przywiezie zużyte oleje w niezliczonych ilościach. Będą to opakowania po lekach, nie leki, także też zaznaczam, że to tak tylko opakowania po lekach, które no nie można wyrzucać do odpadów komunalnych. Będą to zużyte akumulatory, opony, też w określonych ilościach i wszelkiego rodzaju taki sprzęt domowy AGD, który też tam się psuje i jest w domu niepotrzebny. Chciałam podziękować bardzo serdecznie pani marszałek, pani Wiesławie Burnos za wsparcie można powiedzieć, w ostatnim etapie w decyzjach administracyjnych w Urzędzie Marszałkowskim. Gdyby nie jej wsparcie, to myślę, że ten otwarcie Pszoku troszeczkę by się przedłużyło. I za co bardzo serdecznie dziękujemy, że możemy już otwierać i od 1 lipca już mogą nasi mieszkańcy z niego korzystać. Zapraszamy wszystkich. W pierwszej kolejności chciałabym w imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego i naszego marszałka Artura Kusickiego serdecznie pogratulować pani burmistrz i panu dyrektorowi za podjętą decyzję i za wykonanie tak pięknej inwestycji, która bez wątpienia jest potrzebna, niezbędna, usytuowana w odpowiednim miejscu i będzie służyła nam wszystkim mieszkańcom. Dziękuję serdecznie. Pani marszałek, dziękujemy. Również należy pamiętać o wszystkich tych, którzy angażowali się w ten cały projekt. Od pomysłu wraz z panem prezesem i z pełnomocnikiem Antonim Stefanowiczem minęło trochę czasu i każdy z nas, który tu jest obecny, brał naprawdę czynny udział, proszę państwa, w budowaniu tego, co dzisiaj mamy. Od projektu do starania się o pieniądze, po już nadzorowanie budowy i po zakończenie. Pan prezes już powiedział o finansowaniu. Finansowanie to ponad 5,6 miliona złotych, wkład własny gminy ponad 2 miliony złotych, reszta pozyskana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Drugi projekt w Polsce pod względem punktacji, a tak naprawdę pierwszy w naszym województwie podlaskim z taką pełną infrastrukturą, z przepełnioną nowoczesnością. I jeszcze jest ważny element tego Pszoku, element edukacyjny, na czym bardzo mi zależało i naciskam, aby w tym projekcie był.
czekamy jeszcze oczywiście, aż zazieleni się w następnym roku. Myślę, że będzie już o wiele ładniej to wyglądało, będzie bardziej kolorowo. Powstała i altana, będzie też sala do lekcji, do przeprowadzania lekcji. Będą mogły być tutaj i przedszkola, będą mogły przychodzić dzieci ze szkół i uczyć się o tym, nie tylko jak segregować, ale przede wszystkim o ekologicznym podejściu do życia. O tym, żeby stosować zasadę zero waste. Więc cieszę się z tego powodu i życzę nam wszystkim, tutaj obecnym i wszystkim mieszkańcom, aby ten PSZOK był taką chlubą i dumą i żebyśmy mogli spokojnie z niego korzystać. Dziękuję wszystkim, każdemu z osobna. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, reklamujemy z Panią Marszałek PSZOK w Sokółce. Pani Marszałek, będzie Pani przywozić tutaj jego gabaryty? No pewnie. Pani teraz ma remont. Ma remont, na pewno coś znajdę, przywiozę. Kiedy to wszystko zobaczyłam, to tak naprawdę zrozumiałam tą istotę, że to jest takie zorganizowane wszystko, czyli można wyłożyć przyczepkę. Z tą przyczepką tu przyjadę. Będzie dwóch pracowników, którzy mi pomogą przy tych cięższych przedmiotach. Jak będę, zbieram dużo szkła, na przykład przy remoncie, to też nie muszę czekać, aż będzie termin wyznaczony i przyjedzie odpowiedni samochód, sama tu mogę przywieźć. W ogóle jestem pod wrażeniem i salki, i miejsca przede wszystkim, dobrze zagospodarowane miejsce. Pani Marszałek, ale miejsce oprócz zagospodarowania, bo rzeczywiście jest w szczerym polu i można powiedzieć przy bagnach, teren, gdzie nikt niczego by nie mógł innego zrobić, a jest teren zagospodarowany nowocześnie, jest to najnowocześniejszy obiekt na pewno w województwie podlaskim, jak nie więcej, i mamy też ścieżkę edukacyjną, gdzie możemy zapraszać dzieci, jesteśmy teraz w salce, ale również możemy pokazywać i drzewa, i rośliny, które są oznaczone, pokazywać dzieciom, jak segregować odpady, uczyć po prostu od małego, jak trzeba żyć ekologicznie. Z tego się cieszę bardzo. Zgodnie z przyrodą, szanować przyrodę. I na uwagę zasługuje to, że ten PSZOK jest obok siedziby i obok zakładu wodociągów naszych sokółskich. Bo niektóre odpady, zwłaszcza te mogły być wykorzystane jako nawóz w połączeniu z tym właśnie zakładem. Czyli tak jak tutaj jesteśmy dosyć krótko, widać dużo logiki i dużo takiego mądrego działania. Połączenie wszystkiego. A te filiżanki, proszę o zdjęcia, to właśnie jest promocja. Promocja. Logo, nowe logo, co zaistniało, nowe logo. Nowe logo, które są na filiżaneczkę. Pani Marszałek, zapraszamy wszystkich. Tak, wszystkich zapraszamy. PSZOK-u w Sokółce. Zapraszamy naszych mieszkańców miasta i gminy. Sokółka, ten PSZOK jest dla nas. A poza tym, tak naprawdę jest to inwestycja, z której wszyscy powinniśmy być dumni, że mamy kolejną inwestycję przy dużym tak naprawdę wsparciu gminy, po 2 miliony przy ciężko było, nie było łatwo, tak naprawdę. W tych czasach, kiedy tak naprawdę większość ludzi czeka na drogi, jest to inwestycja, to jest to decyzja, którą należy po prostu podjąć. Jest to decyzja tak naprawdę na kilkadziesiąt lat co najmniej. Tak, tak, dokładnie. Pani Marszałek, zapraszamy do PSZOK-u. Zapraszamy do PSZOK-u.